Witajcie moi drodzy widzowie. Witam Was na kanale Grzegorz Wawro w cyklu Posłuchaj Grzegorza. W czwartek mam do Was prośbę. Włączcie powiadomienia o filmach, ponieważ moje filmy, te długie, nie docierają do zbyt wielu widzów. Shorty bardzo dobrze. Długich filmów YouTube nie wyświetla tak bardzo, bo mój content polityczny jest kontrowersyjny. Jeśli włączycie powiadomienia, to wtedy te filmy dotrą do Was i będziecie mogli sobie obejrzeć lub nie, ale będziecie przynajmniej wiedzieli. Za co z góry serdecznie dziękuję. Dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego Unia Europejska jest głupia, dlaczego urzędnicy Unii Europejskiej są głupi i że bardzo dużo ludzi jest bardzo naiwnych, a to wszystko w kontekście najnowszych pomysłów Unii Europejskiej odnośnie Armii Europejskiej i polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy jako takiej. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj postanowiłem oddalić się trochę od protestów rolników, bo ciągle o tym się mówi, wszyscy o tym mówią. To jest bardzo ważna sprawa, najważniejsza moim zdaniem, ale myślę, że też równolegle odbywają się rzeczy równie ważne. Aczkolwiek te protesty są pewną konsekwencją szalonej polityki Unii Europejskiej, czy bardziej szalonej polityki szalonych z nienawiści i z żądzy władzy Niemców, bo tak naprawdę, uwierzcie mi, Unia Europejska to głównie Niemcy i odrobinka Francji. Od dłuższego czasu mówi się o stworzeniu armii europejskiej po to, aby broniła Europy przed zagrożeniem głównie ze wschodu, ze strony Rosji. Mówi się o tym, wmawiając ludziom, że taka armia może skutecznie cokolwiek obronić. Wielokrotnie mówię w moich filmach, odsyłam do shortów, do innych filmów o tym, że taki pomysł europejskiej armii powstał w manifestie z Ventotene Altiero Spinellego. On tam bardzo wyraźnie zapisał, po co taka armia miałaby powstać. Ona miałaby powstać po to, żeby dyscyplinować kraje tego eurokołchozu, dyscyplinować kraje, które nie chcą podporządkować się nowemu, wspaniałemu projektowi Zjednoczonej Europy. Aktualnie to się nazywa Unia Europejska. Wtedy jeszcze, kiedy on to pisał, chyba w 1941 roku, o Unii Europejskiej mowy nie było, ale to jest tylko nazewnictwo. Ludziom wmawia się, że taka armia może skutecznie obronić nas przed czymkolwiek. Zastanówcie się na zdrowy rozum. Ludzie, którzy nawet nie macie pojęcia o armii, ja mam tyle, o ile przeczytałem, ponieważ ze względu na wzrok, nawet gdybym chciał, nie jestem w stanie cokolwiek w armii zdziałać, po prostu mnie nie przyjmą. Ale interesuję się armią, trochę czytam, jako amator coś tam wiem. Jeżeli nawet nic nie wiecie o armii, to zastanówcie się, czy armia stworzona z żołnierzy z 27 krajów, o różnej kulturze, o różnych systemach przywódczych, o różnej organizacji, o różnej mentalności. Czy taka armia stworzona z tylu różnych elementów może być skuteczna? Jak będzie wyglądało dowodzenie taką armią? Jak będzie wyglądała mobilizacja? Kto będzie podejmował decyzję, gdzie wolno iść, a gdzie nie wolno iść, gdzie trzeba iść, a gdzie nie trzeba iść? I na koniec, ile taki proces decyzyjny będzie trwał w przypadku zagrożenia. To się nie może udać. To się nigdy nie uda. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś tak myśli, to niech się skonsultuje z psychiatrą. Albo niech się przyzna do tego, że po prostu nie ma pojęcia o naturze ludzkiej, o polityce, o logistyce, prawda, i tak dalej. To jest moja rada. Do tego wszystkiego ostatnio doszło, aż no nie mogłem w to uwierzyć, no gdyby Rafał Ziemkiewicz nie przypomniał, bo to gdzieś tam się przewijało i to bym pewnie o tym nie wspomniał dzisiaj, że
ta banda tych eurokratów, tych fanatyków po prostu ekologicznych, wymyśliła sobie, że armia europejska musi powstać, ale to nie wszystko. To musi być armia ekologiczna, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, czy oni chcą po prostu robić czołgi na pedały, czy oni chcą strzelać do wrogów z buraków, czy nie mam pojęcia, jak ma wyglądać armia ekologiczna. Z tego, co ja wiem, armia musi być skuteczna. Musi być skuteczna, mobilna, dobrze dowodzona, musi mieć mocnego kopa i musi też odstraszać. Jak armia ekologiczna ma spełnić chociaż jeden z tych warunków? To jest szaleństwo. Proszę mi uwierzyć, tam siedzą wariaci, tam siedzą socjopaci, psychopaci, wariaci, skończeni kretyni, którzy po prostu, nie wiem dlaczego, a może wiem, nieważne, robią i wymyślają takie rzeczy. Wyobraźcie sobie armię ekologiczną i jeszcze do tego armię europejską. Gwarantuję wam, że gdyby Putin chciał tutaj do nas wejść, do Europy, prawdopodobnie zrobiłby to bez jednego wystrzału. Takie jest moje zdanie. Przeraża mnie to, że tak wiele osób poważnie o tym myśli, tak duża część społeczeństw, również polskiego, popiera takie utopijne mrzonki. To jest niemożliwe. Następny element. Europa jest bezpieczna teraz tylko z jednego powodu. Ponieważ kraje, większość krajów Europy Zachodniej i Środkowej należy do NATO. Ale to za mało. Europa jest bezpieczna, ponieważ tu jest strefa wpływów USA. Możemy kochać, możemy nie kochać Amerykanów, ale dlatego, że oni tu są, jesteśmy stosunkowo bezpieczni. Też powtórzę to, co już nieraz mówiłem, ale zakładam, że nie wszyscy moje filmy wcześniej oglądali. Dlaczego Amerykanie tu są? Ponieważ Amerykanie nie mogą dopuścić do powstania kolejnej dużej struktury politycznej, geopolitycznej w Europie. Ponieważ stracą tutaj swoje wpływy, stracą możliwość kontrolowania oceanów, również atlantyckiego, ze względu na to, że gdyby Amerykanów tu nie było, to Rosja z Niemcami dogadają się w ciągu tygodnia, max. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że Amerykanie, hipotetycznie, bo logistycznie to jest niemożliwe, że Amerykanie w ciągu jednego dnia znikają. Gwarantuję wam, że tydzień by nie minął i Rosja by się dogadała z Niemcami, Ukraina by przestała istnieć jako kraj suwerenny, Polska zostałaby podzielona na strefę wpływów od Wisły na lewo i od Wisły na prawo, adekwatnie, i korzystalibyśmy znowu z rosyjskiego gazu i bylibyśmy po prostu znowu krajem typu wydmuszka. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to zastanówcie się, dlaczego i kiedy Amerykanie weszli do Europy w czasie I wojny światowej. Weszli wtedy, kiedy Niemcom udało się wysłać Lenina do Rosji, który przeprowadził rewolucję październikową i podpisał rozejm z Niemcami. Wtedy Niemcy swoje siły ze wschodu przerzucili na zachód i uderzyli na Francję. I wygraliby. I wygraliby i dogadaliby się z Rosją. I wtedy Amerykanie uderzyli. Nie wcześniej. Wtedy. Bo nie mogli do tego dopuścić. Sytuacja była podobna w czasie II wojny światowej. Ona nie była taka podobna, bo tutaj Amerykanie, alianci generalnie dogadali się ze Związkiem Radzieckim. Ale gdyby tego nie zrobili, to Związek Radziecki znowu przejąłby całą Europę i znowu byłby wielki geopolityczny twór, groźny dla Amerykanów, dla Anglików. Jeśli ktoś wierzy w to, że Amerykanie tu przyszli w I wojnie światowej, w II wojnie światowej, po to, żeby nam pomóc, bo byliśmy uciśnieni, a oni są dobrzy i przyszli po to, żeby nam po prostu pomóc, bo dobroć tego wymaga, tak? Bo po prostu wartości są najważniejsze, no to odsyłam do punktu wcześniej, skonsultować się z psychiatrą. Po prostu. Nie ma w geopolityce altruizmu, nie ma dobroci bezinteresowanego pomagania, są tylko interesy. Amerykanie rozegrali II wojnę światową pięknie, doskonale, to jest po prostu wzór
do naśladowania geopolitycznie. Tak? Zostali mocarstwem światowym po II wojnie światowej, ale wiedzieli, kiedy wejść i z jakiego powodu. I jeżeli ktoś teraz myśli, że ta wojna na Ukrainie wybuchła, bo Putin jest po prostu złym człowiekiem i postanowił zaatakować Ukrainę, nie. Po prostu Amerykanie postanowili tam zrobić swoją strefę wpływów, a Putin nie chce na to pozwolić. To jest wojna między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją tak naprawdę, trochę Chinami, prawda? I dlatego zostały wysadzone Nord Streamy, żeby uniemożliwić ten deal między Rosją a Niemcami. I tu wracamy do armii europejskiej. Po to Europa chce stworzyć, Unia, Niemcy, armię europejską, żeby pozbyć się Amerykanów. A pozbyć Amerykanów się chcą dlatego, żeby móc ten deal zawiązać. Wtedy Niemcy oparte o Rosję będą potęgą, tak jak było w czasie zaborów. Przecież tak już było. Pamiętajmy o tym. Chcę was przekonać, że Unia Europejska jest złem, najgorszym możliwym dla nas złem. Chyba nawet gorszym niż Związek Radziecki. Unia Europejska teraz, nie ta Unia Europejska, do której wstępowaliśmy kiedyś, tylko teraz. Z Unii trzeba uciekać, bo ona zagraża naszemu istnieniu. Jeżeli Unia Europejska nie upadnie, albo my nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, to może się zdarzyć przy pewnych sprzyjających warunkach, że ten deal Rosji z Niemcami się uda, że oni nas doprowadzą do ruiny. Stracimy suwerenność, stracimy nasze majątki, pieniądze, bo Niemcy mają swoją ideę fix zostać mocarstwem. Bo Niemcy czują się jak nadludzie i nie mogą tego ścierpieć, że nie są panami Europy. Po prostu. I zapłacimy za to najwyższą cenę, jeżeli czegoś z tym nie zrobimy. Amerykanów oceniam bardzo krytycznie, bo można by tutaj cyframi rzucać, ale uwierzcie mi, że Amerykanie wywołali więcej wojen niż Rosja. Mają na sumieniu więcej ludzi, więcej mordów. Naprawdę tak jest. Nie bronię Rosji, nie zarzucajcie, że jest jakąś onucą, chociaż pewnie ktoś zarzuci, nie? Nie o to chodzi, ale z naszego punktu widzenia ja wolę mieć bandytę amerykańskiego po swojej stronie niż rosyjskie. To Stany Zjednoczone tak naprawdę gwarantują nam pewną swobodę, pewną niezależność, możliwość rozwijania się. Dlatego, że trzymają Niemców za mordę. Nie dlatego, że trzymają Rosję daleko od nas. Dlatego, że uniemożliwiają ten sojusz Niemców z Rosją. I to jest nasza wielka szansa, której my nie wykorzystujemy, nie korzystamy z tego, nie robimy tego, co można byłoby zrobić. Ktoś powie, dużo zrobiliśmy. Byłem na Forum Wolności w Sejmie. Minioną sobotę nasza partia organizowała. I jeden z pierwszych paneli, chyba pierwszy panel ekonomiczny, i tam tak Robert Gwiazdowski odpowiedział na pytanie prowadzącego, czy za czasów PiSu Polacy się wzbogacili, czy nie wzbogacili się, czy mogło być lepiej, czy gorzej. I Robert Gwiazdowski zadał takie pytanie. Czy jeżeli zarobisz 100 zł, a mogłeś zarobić 300 zł, to tak naprawdę zarobiłeś 100, czy straciłeś 200? To jest pytanie bardzo mądre, jak wszystkie pytania, które pan profesor Robert Gwiazdowski zadaje. Pytanie, czy to, że my rozwinęliśmy się, to, że mamy jakąś armię, oznacza, że zrobiliśmy wszystko? Nie. Zrobiliśmy trochę, a mogliśmy zrobić dużo więcej. Ale nie zrobimy tego, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i większość naszych rządzących od 90 roku wspiera ten projekt i nie potrafi przestać go wspierać. A każdy, kto krytykuje, tak jak my, nasza partia, jest uznany za ruskie onuce. Na koniec, ludzie, myślcie. Myślcie, nie oglądajcie telewizji albo oglądajcie z rezerwą, bo tam po prostu kłamią. Kłamią bezczelnie. Zastanówcie się, jesteśmy dużym krajem. Nie jesteśmy wydmuszką. Dużym krajem, który może mieć siłę sprawczą, tylko trzeba w siebie uwierzyć. Ale jako przystawka dla Niemców nigdy nie będziemy krajem bogatszym od Niemców. Nigdy nie będziemy mogli wykorzystać naszych możliwości. Teraz jeszcze na koniec już naprawdę wiele osób twierdzi, że jeżeli Trump
wygra, to on się wycofa z Europy. Nic bardziej błędnego. Trump powiedział jednoznacznie, że macie płacić. Jesteście w NATO, płaćcie, tak jak Polska. Kiedy był prezydentem, chwalił Polskę, że Polska ułoży więcej niż powinna. Tak. Niemcy nie, Francja nie, inni nie. To jest postawienie do pionu, to jest ostrzeżenie krajów zachodnich. Chcecie, żebyśmy was bronili? To coś też od siebie dajcie. Natomiast to, na co zwrócił dzisiaj Wojciech Cejrowski, znaczy nagranie było wcześniej, ja to słuchałem dzisiaj. Bardzo ważna rzecz. Kiedy Putin zaatakował Krym? Za prezydentury Baracka Obamy. Za prezydentury Donalda Trumpa siedział cicho. Niczego nie zrobił, bo się bał. Bo wiedział, że z Trumpem nie ma żartu. Kiedy zaatakował Ukrainę? Za prezydentury Joe Bidena. Kiedy socjaliści są u władzy, Putin szaleje. Kiedy konserwatyści, republikanie są u władzy, Putin siedzi cicho, bo się boi. Bo Putin nie jest idiotą, jak niektórzy twierdzą. On dobrze wie, co robi. O czym pokazał ostatni wywiad. To jest kanalia, ale inteligentna kanalia. Pamiętajmy o tym. W przeciwieństwie do Unii Europejskiej, która jest... Zresztą, zrobię inny odcinek, bo mam jeszcze pewien wątek, ale nie chcę przewlekać. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Proszę o subskrypcję i włączcie powiadomienia o filmach, ponieważ moje filmy, te długie, nie docierają do zbyt wielu widzów. Shorty bardzo dobrze. Długich filmów YouTube nie wyświetla tak bardzo, bo mój content polityczny jest kontrowersyjny. Jeśli włączycie powiadomienia, to wtedy te filmy dotrą do was i będziecie mogli sobie obejrzeć lub nie, ale będziecie przynajmniej wiedzieli. Za co z góry serdecznie dziękuję.